Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj z gabinetu burmistrza Kietrza pani Doroty Przysiężnej-Batok. Dzień dobry pani. Dzień dobry, witam Państwa, witam pana redaktora. Pani burmistrz, co prawda nie spełniliśmy obietnic wobec naszych telewidzów, bo obiecaliśmy, że będziemy się co 3 miesiące spotykać. Minęło więcej już jak 3 miesiące, ale to usprawiedliwi od razu i panią, i siebie, że jest taki nawał pracy, że nie było nawet kiedy się spotkać. I tak pokrótce chciałbym, żeby pani może na samym początku, bo wiadomo, święta Bożego Narodzenia są tuż, co zresztą widać, symbole świąt są, żeby pani tak może pokrótce podsumowała ten miniony rok. Króciutko, co się udało zrobić, co się nie udało zrobić, co musi zaczekać na rok następny. Panie redaktorze, pan właściwie mnie teraz pyta, jaki to był rok, tak? Jaki to był rok? To był po pierwsze rok, który tak zleciał, jak z bicza trzasnął. Nie wiem, kiedy to się stało, że to już rok, a nawet z małym okładem. Jeśli miałabym ten rok waloryzować, jeśli miałabym stwierdzić, czy to był rok z punktu widzenia samorządowca oczywiście, czy to był rok dobry, czy to był rok zły, nie umiałabym się zdecydować. Wydarzyło się, wydaje mi się, kilka rzeczy takich, które oceniłabym jako te dobre, mówiąc najprościej, ale też nie ukrywam, że był to rok dość trudny. Co dobrego? Dobre to, co udało nam się skończyć, a co skończyliśmy po poprzednikach. To jest naturalna kolej rzeczy. Kiedyś i po nas kolejni będą kończyć. Więc otworzyliśmy otwartą strefę aktywności, otworzyliśmy klub seniora. No i to, co chyba najistotniejsze, zakończyliśmy i mieliśmy zaszczyt otworzyć serce naszego Kietrza, czyli rynek. Gdzie mam niedosyt? Mam niedosyt, jeśli chodzi o infrastrukturę drogową. Wcale tego nie ukrywam. Jakoś tak wydawało mi się, że to pójdzie szybciej, że w ogóle pójdzie, że łatwiejsze będą do pozyskania środki unijne, które by nam pomogły trochę poprawić stan naszych dróg, chodników, a że taka poprawa jest konieczna, no to każdy mieszkaniec Kietrza wie. Nie jest to łatwa sprawa, jeśli chodzi o pozyskiwanie środków zewnętrznych, ponieważ jesteśmy na takim rozdrożu. Już środki unijne właściwie się kończą, a nowych jeszcze nie ma. Obawiamy się tego, co będzie, bo mówi się, że te nowe będą mniej przeznaczone na te projekty twarde tak zwane, a więc także te infrastrukturalne, jeśli chodzi o drogi. Więc boimy się, że tutaj możemy mieć jakieś takie kłopoty z pozyskiwaniem tych środków zewnętrznych. Złożyliśmy 3 wnioski o dofinansowanie ze środków krajowych na tak zwany Fundusz Dróg Samorządowych. Jeden z tych wniosków od razu nam odrzucono, ale właściwie byliśmy niemalże pewni, że tak się stanie, ponieważ droga nie spełniała tych parametrów, które by ją gdzieś tam pozwoliły kwalifikować dalej. Na jedną z dróg otrzymaliśmy dofinansowanie i to jest wiadomość zupełnie świeża, bo wartość tego dofinansowania poznaliśmy. To jest droga w Nowej Cerekwie, jest to ulica Młyńska, wykazana przez naszą komisję wiejską, która zrobiła taki przegląd dróg i wśród 3 dróg, które natychmiast należałoby remontować, wymieniła. Ale zapytam, wejdę w słowo tutaj, pani burmistrz, czy to dofinansowanie, te pieniądze, jaki macie termin realizacji? No strażacki. No właśnie, bo to jest z tego, co się orientuję, że właśnie jest koniec roku, pieniądze są przyznawane i no myślę, że to nie jest tak, że do końca roku macie to wykonać. To jest. Czyli jesteście już w trakcie robienia? Niemalże zaczynamy, ale chciałam też powiedzieć, że to nie jest głęboka przebudowa, to jest remont drogi, więc my tam tylko kładziemy nawierzchnię. Jestem optymistycznie do sprawy ja muszę dam radę. Ja muszę tak troszeczkę wejść w słowo pani i wyjaśnić naszym też telewizom, bo jest mnóstwo ludzi, którzy będą panią krytykować. Za to, że cały rok pani nic nie robiła, a teraz kończy się rok, jest zima, jest mróz, odpukać, żeby jeszcze ten śnieg nie spadł, a pani w tej chwili zaczyna robić drogę. Gdzie pani była w lipcu i w sierpniu? No już wyjaśniam. No właśnie. Już wyjaśniam. Wniosek na tę drogę poszedł w marcu, więc myślę, że pora
ze wszech miar odpowiednia. Gdyby sprawa miała się tak, że otrzymujemy dofinansowanie stosunkowo wcześnie, zrobilibyśmy to, co zgodne z logiką. Czyli zrobilibyśmy tę drogę wtedy, kiedy ciepło, kiedy sprzyja pogoda. My to dofinansowanie otrzymaliśmy, informację o nim naprawdę kilka dni temu. Jeśli otrzymuje się 150 tysięcy, to grzech nie wziąć. Więc bierzemy i teraz nasz problem, bo to jest problem, ale będziemy się starali z tego wybrnąć, nasz problem, żeby zmieścić się w terminach. I do tego jeszcze robić. Jest przetarg, tak? Ogłoszony do tego. Jesteśmy i to już jest, po przetargu. No ale mówię, ale tak, trzeba oczywiście jeszcze przetarg, to się jeszcze przesunęło. Odwołania, jeszcze nie daj tak, Boże to. Tak. I do końca roku trzeba się z pieniędzy rozliczyć. Z pieniędzy się jeżeli trzeba rozliczyć. Jeżeli się nie rozliczymy, tak. No to niestety idzie to na koszt gminy i tego dofinansowania pani nie otrzyma jako tak, gmina. Wiem, że to jest ryzyko, bo przyznaję, że jak przyszła informacja, że przyznano nam te dotacje, to się przez chwilę zastanawialiśmy, zdając sobie sprawę z ryzyka właśnie. Ale uznaliśmy, że jeśli się nie ryzykuje, to się nie pije szampana, a my bardzo chcemy tego szampana wypić. Wszyscy wypijemy, myślę, mieszkańcy również, dlatego że niedługo nowy rok. Podpisaliśmy umowę, pieniądze są zagwarantowane, a my będziemy musieli się po prostu sprężyć i tę drogę zrobić. A skoro jesteśmy przy drogach, to ja zapytam panią, jak się toczą losy, jak daleko jest zrobiony projekt, to jest droga chyba 416 tak. Przez Kierz. Bo z tego co wiem, to Urząd Marszałkowski pieniądze na to ma, ale wy jako gmina musicie zrobić na własny koszt dokumentację tak, i przebudowę sieci kanalizacyjnej, chyba wodociągowej na tej drodze. Tak. Tutaj bardzo optymistycznie pan redaktor powiedział, że z tego co pan wie, to Urząd Marszałkowski na to pieniądze ma. Nie do końca tak jest. Czyli mam stare informacje? Ma pan tak, takie troszkę no, trącące myszką te informacje, no rzeczywiście. Urząd Marszałkowski uznaje tę drogę za priorytetową, nie dalej jak w tamtym tygodniu. Takie zapewnienie usłyszałam z ust pana marszałka Ogładzy, który zajmuje się tymi właśnie sprawami w Urzędzie Marszałkowskim. Takie zapewnienie usłyszałam też od Zarządu Dróg Wojewódzkich. Priorytet to nie znaczy, że pieniądze są tu i teraz. Te pieniądze będą pozyskane z kolejnego rozdania unijnego, dlatego też Urząd Marszałkowski mówi o tym, że oni ze swoją inwestycją, z tą swoją częścią inwestycji wejdą najwcześniej w drugiej połowie 2021 roku. Rzeczywiście jest tak, jak pan powiedział, że kanalizacja sanitarna i wodociąg leży po naszej stronie. Kanalizacja sanitarna już w tej chwili jest oszacowana na ponad 4 miliony złotych, więc jasne jest, że budżet gminy nie jest w stanie sfinansować takiego ogromnego wydatku. Z tego też powodu będziemy składać wniosek, a to składanie wniosków będzie odbywało się zgodnie z harmonogramem w styczniu. Będziemy składać wniosek na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej. Gdzie ten wniosek będzie składany? Wniosek będzie składany do Urzędu Marszałkowskiego. RPO, tak, tutaj jest właśnie takie poddziałanie przewidziane dotyczące gospodarki wodno-ściekowej. Tam będziemy składać wniosek. Jeśli ten wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie i zostanie nam przyznane dofinansowanie, wtedy będziemy mogli podjąć dalsze kroki polegające na tym właśnie, aby zrobić to, co leży po naszej części, czyli jako się już rzekło, kanalizację sanitarną i wodociągową. Na jakie dofinansowanie liczycie? Jako no, liczymy na 80%. 80%. 85 może. Liczymy na łaskawość dofinansowującą. I hojność marszałka. Tak. I hojność. No, oby tak było, jak pani sobie by chciała życzyć. Pani burmistrz, co jeszcze? Z tych takich, mówimy o tych większych inwestycjach, tak. No to myślę, że taką koronną inwestycją tegoroczną dla nas jest budowa żłobka. To będzie pierwszy żłobek samorządowy na terenie naszego miasta, naszej gminy. Ale to już pani mówi 2020 rok, czy żeście już zaczęli budować ten żłobek? To nie jest budowa od podstaw, bo ja wiem, że pewnie o takiej pan myśli. Głupczyce tak właśnie robią. Głupczyce tak, kończą tak, i muszą go skończyć do końca grudnia. Tak. A u was chodzi o przebudowę w szkole podstawowej tak, Jana Pawła. My mamy adaptację pomieszczeń drugiego piętra. Oczywiście robimy to. Robimy to, jest mało powiedziane. Właściwie kończymy. Te roboty budowlane właściwie mają się
zbliżają się do końca, mają się ku końcowi. Mamy już panią dyrektor żłobka, ponieważ przeprowadziliśmy konkurs. Pani dyrektor od 1 stycznia rozpocznie nabór pracowników. Mamy orientację, ile mam i ilu tatusiów jest zainteresowanych umieszczeniem swoich pociech w naszym żłobku, ponieważ zrobiliśmy taką wstępną preorientację, która dotyczy tego tematu. Mamy 20 kilkoro dzieci na tę chwilę już zadeklarowanych, jeszcze w sposób taki nieformalny, ale dający nam już pewną orientację i zamierzamy, i tu odpukuję, żeby nam się termin nie przesunął, zamierzamy rozpocząć, ruszyć pełną parą, przyjąć pierwsze dzieciaczki od 1 lutego 2020 roku. Ja myślę, że telewizja zostanie powiadomiona i przyjedziemy na to oficjalne otwarcie. No i życzę tego, żeby to się faktycznie spełniło. Czyli tu moglibyśmy zamknąć ten 2019 rok i wiemy, jakie, co było zrobione, czego się tam nie udało zrobić. Życzę przede wszystkim też, żeby się udało tą 416 drogę zrobić. To macie praktycznie przez cały Kietrz zrobioną piękną ulicę czy drogę. Tak, ja przypomnę tym mieszkańcom, którzy może nie wiedzą, jakie to są plany, że w zamierzeniach jest, aby ta droga rozciągała się od granicy województw, mam na myśli opolskie i śląskie, aż do sklepu Dino. Czyli tutaj, gdzie kończy się ulica Długa, rozpoczyna się ulica Niepodległości. To ja jeszcze dodam, że droga 416 to jest droga, która łączy praktycznie województwo śląskie z województwem opolskim. Można powiedzieć, że nasza wizytówka, tak jest. I ona częściowo jest już tam remontowana bliżej Głogówka, gdzieś Rzepce i tak dalej. Część drogi jest zrobiona. Pani burmistrz, zamknijmy ten temat, ale i przejdźmy do następnego tematu, tematu o odpadach, o śmieciach. Jest to temat, który gnębi nie tylko gminę Kietrz, nie tylko panią jako szefową tej gminy, ale myślę, że wszystkie gminy i wszystkie samorządy w naszym kraju, bo odpady pójdą w górę. Jeżeli już u was nie poszły, nie wiem, czy była już sesja, czy nie była. I może tutaj pani powie, dlaczego tak się dzieje, że jest wzrost cen tych za te odpady, o ile u was poszło, jeżeli już poszło w górę, czy jeszcze pójdzie w górę, a tym bardziej, że ludzie mówią, no niektórzy, że na naszym terenie, czyli na terenie gminy Kietrz, mamy swoje wysypisko i my tak drogo musimy płacić za wywóz śmieci. Panie redaktorze, odpady to jest temat rzeka. Ja właściwie nie wiem, od czego zacząć, ale chyba zacznę od takiego prymarnego ustalenia. Nie znam włodarza gminy, nie znam prezydenta, burmistrza, wójta, który chciałby decydować o, właściwie to decyduje rada, no ale inicjatywę miewają włodarze, który chciałby podejmować taką inicjatywę, aby odpady, cena ich poszła do góry. My tego naprawdę nie chcemy. Jeśli robimy coś takiego, to nie z tego powodu, żeby na tym zarobić, ponieważ gmina na tym zarobić nie może i nie zarabia, ale też gmina nie powinna do tego dokładać. Innymi słowy, my, bo ja przecież też jestem mieszkańcem gminy, my jako producenci odpadów musimy za to, co wyprodukujemy, zapłacić. Zapłacić za transport i składowanie tego, co wyprodukujemy, a co jest interpretowane jako odpad. My tu mamy po prostu związane ręce. Pyta pan, czy u nas odpady poszły w górę? Poszły. Odpady poszły w górę, one dotąd kosztowały 10 zł na tę chwilę od osoby przy jeszcze bardzo rozbudowanym systemie ulg, bo u nas on był naprawdę bardzo rozbudowany. Od 2 chyba miesięcy odpady poszły w górę o 5 zł, kosztują 15 zł i nieco ograniczyliśmy ulgi, ale nie zrezygnowaliśmy z wszystkich dotąd obowiązujących. Przedstawię teraz może tło. W ościennych miastach, w ościennych gminach nie ma takiej ceny, jaką my mamy w tej chwili. Mają jeszcze głupczyce, ale nie zdradzę tu chyba żadnej tajemnicy, kiedy powiem, że głupczyce noszą się z zamiarem podwyższenia tej ceny. Cena 15 zł od osoby jest po prostu nierealna. Ja naprawdę bardzo się tym interesuję, słucham wypowiedzi włodarzy miast, czytam te wypowiedzi, wiem z jaką troską oni patrzą na te odpady, ale widzę co robią. Po prostu mamy tu związane ręce i te odpady idą do góry. A czy może pani naszym telewizjom powiedzieć, dlaczego te odpady idą tak do góry?
Jaka jest przyczyna tego? Jest kilka przyczyn. One się składają na tę jedną główną, że one po prostu rosną. Pierwsza to jest znaczne, kilkusetprocentowe podwyższenie opłaty marszałkowskiej, czyli tego, co trzeba odprowadzić właściwie od tony odpadów. Jeśli mówię, że wzrosła w przeciągu ostatnich 2-3 lat o kilka procent, to ja tutaj nie przesadzam, bo tak rzeczywiście jest. Ogromnie ona wzrosła. Więc to już jest jakby pierwszy czynnik kosztogenny. Druga rzecz to wzrost najniższej płacy krajowej. Wzrost, ten, który już nastąpił, do 2250 zł, a za chwilę mamy w perspektywie, że będzie 2600. Nie jest tajemnicą. Co znowuż spowoduje, że odpady znowuż będą musiały pójść do góry. Oczywiście. Osoby, które zajmują się składowaniem, przetwarzaniem, transportem odpadów, to nie są osoby, które zarabiają ogromne pieniądze. Bardzo często są to osoby... Tutaj myślę, że wypadało powiedzieć o tym, że rząd daje płacę, podnosi płacę minimalną, ale w ślad za tym nie daje żadnych pieniędzy. Nie, no, oczywiście, i tutaj oczywiście jest taka sprawa, że jeżeli jest firma, która zajmuje się wywozem śmieci, tych nieczystości, musi dać człowiekowi zarobić takie pieniądze, jakie rząd uchwalił, a żeby to dać, to niestety musi te pieniądze skąd wziąć, a żeby je skąd wziąć, to musi nastąpić podwyżka za ich pracę. To jest łańcuch przyczynowo-skutkowy. Jest tak dokładnie. No poza tym mówi się też o podwyżkach prądu. One nastąpią. Nie mamy już wątpliwości, czy nastąpią. Suma summarum to wszystko... To znaczy podwyżka prądu już nastąpiła od zeszłego roku. Z tego co wiem dla gmin. Bo jak rozmawiałem z burmistrzem w Głubczycach, no to tam jest chyba około 800 tysięcy dopłaty do prądu w stosunku do jeszcze poprzedniego. Mówi pan o podwyżce, która już była, tak. Ale nie mamy żadnych wątpliwości, że ceny prądu... Oczywiście w przyszłym roku wzrosną. Obym się myliła. Wcale tutaj się nie upieram, że chciałabym mieć rację, bo nie chciałabym jej mieć. A w ślad za tym, że podwyżka prądu, podwyżka paliwa, podwyżka prądu, To wszystko po prostu ruszy. I to są te przyczyny właśnie. Jest jeszcze taki problem tutaj bardzo często podnoszony przez osoby, które zajmują się składowaniem. Nie ma dokąd tych śmieci, odpadów wywozić. Kiedyś była sytuacja taka, że się je wywoziło i jeszcze otrzymywało za to pieniądze. A teraz sytuacja zrobiła się tak absurdalna, że się je wywozi, trzeba dopłacić do tego, aby ktoś je chciał po prostu wziąć. No wiem też, że jest taka sprawa na przykład z plastikiem. Segregujemy śmieci, wszystko jest pięknie, ładnie, no i co z tego, że śmieci są posegregowane? Ludziom trzeba zapłacić jeszcze za dodatkową segregację, śmieci są posegregowane i nie wiadomo, co z tym zrobić, to co pani mówi. Wywożę śmieci gdzieś tam do jakiejś firmy, która to bierze, kiedyś ta firma mi płaciła, w tej chwili ja muszę jeszcze im zapłacić za to, że oni to ode mnie przyjmą. Największy problem, pan tu podnosi problem tych odpadów plastikowych, ale największy problem z tego, co ja obserwuję, jest z odpadami wielkogabarytowymi. One już w tej chwili zalegają składowiska. Nikt ich nie chce. Po prostu nikt ich nie chce. Jestem przekonana, że jest to problem, który jest problemem systemowym. Gdzieś na górze nie pomyślano, jak sprawę rozwiązać, a ona się sama nie rozwiąże. My zaczynamy naprawdę ginąć w śmieciach. Zwłaszcza, że tych odpadów produkujemy coraz więcej, ponieważ no, więcej kupujemy po prostu. Wzrasta tutaj koniunktura. To są prawa popytu i podaży. Więcej produkujemy, więcej kupujemy, więcej odpadów produkujemy. No tutaj się z panią zgodzę, bo byłem na kilku wysypiskach i te odpady gabarytowe faktycznie zalegają. One coraz bliżej nieba zaczynają sięgać i nikt nie wie, co z tym robić. Tak, jest w tym naprawdę bardzo poważny problem. Chciałabym jeszcze odpowiedzieć na tę drugą część pańskiego pytania, bo pyta pan, czy ten fakt, To nie jest wasze wysypisko, ale na waszym terenie. Tak, na naszym, który jest dzierżawiony przez firmę Naprzód. Czy ten fakt, że na naszym terenie znajduje się składowisko, przynosi nam jakieś profity? On nam przynosi profit i już je wymieniam. Osoba, która, czy firma wydzierżawiająca od nas teren, płaci podatek. Ta osoba uiszcza, wprowadza do gminy opłatę dzierżawną. I z tego powodu, że mamy tutaj składowisko, otrzymujemy pieniądze marszałkowskie
W zeszłym roku było to 600 tysięcy. I teraz mamy te 600 tysięcy i moglibyśmy teoretycznie dołożyć gospodarstwom domowym do tego, co mają te gospodarstwa zapłacić za wytwarzane odpady. Ale tego zrobić nie możemy, ponieważ nam na to prawo nie pozwala. Te pieniądze, które otrzymujemy z tytułu tej opłaty marszałkowskiej, to są pieniądze znaczone, to są pieniądze celowane, które wolno nam przeznaczyć na, ja to nazwę, na takie inwestycje proekologiczne. Możemy kupić jakieś pojemniki na odpady, jakieś kosze na śmieci, możemy prowadzić edukację ekologiczną w szkołach czy w przedszkolach za te pieniądze. Nie tylko takie miękkie jakieś sprawy, bo te pieniądze właśnie przeznaczamy także do dotacji. Na terenie gminy Kietrz dotacje na przykład do wymiany źródeł ciepła na bardziej nowoczesne są stosunkowo wysokie, bo one wynoszą do 4000 zł, czyli myślę, że tutaj nie mamy się czego wstydzić. Więc my te pieniądze przeznaczamy na tego typu rzeczy. Możemy jeszcze jakieś termomodernizacje przeprowadzać, drobne, bo za 600 tysięcy nie zrobi się wielkich inwestycji termomodernizacyjnych. Możemy jakieś inwestycje melioracyjne przeprowadzać z tych właśnie pieniędzy. Natomiast nie możemy spowodować, nie możemy ich wykorzystać tak, że żeby zrobić mieszkaniec dokładnie. Będzie płacił tak. mniej. Czyli profity tak są. Natomiast nie ma takiego przełożenia, że ponieważ mamy składowisko, to płacimy mniej. No nie ma mechanizmów, które by na to pozwoliły. Troszkę są, dlatego że mamy je stosunkowo blisko. Więc transport jest tak, tańszy. Więc jest nieco tańszy transport i to jest wszystko. Ale też zwróćmy uwagę na to, że na przykład transport z Nasiedla, gmina Kietrz, a z ościennych miejscowości z gminy Branice jest niemalże taki sam, więc to też jest złudne. Nie wszystkie odpady generowane są w Kietrzu czy w Dzierżysławiu. Czyli już wiemy, podwyżka śmieci i dlaczego i o ile. Była. I wcale nie wykluczam, nie mogę tego zrobić. Czy szykują się jeszcze jakieś podwyżki z nowym rokiem, jeżeli chodzi o gminę? Czy gmina coś jeszcze, na przykład, nie wiem, woda? Tu nic mi nie wiadomo, niejednokrotnie rozmawiano, to jedno jakby tak. z drugiego wynika, tak? Niejednokrotnie rozmawiamy z Hydrokanem, z prezesem Hydrokanu. My też zresztą wiemy, że na tę chwilę nie można sobie po prostu podwyższyć cen wody, tylko musi to być zaakceptowane przez Wody Polskie, ale przyznaję, że taki temat się nie pojawił, więc na tę chwilę woda nie. Jeśli woda nie, to ścieki nie. Trochę wzrosły podatki, ale naprawdę bardzo minimalnie. Ale jeszcze o czym chcę powiedzieć, że one nie tylko wzrosły, ale też obniżyliśmy. To, co obiecywaliśmy, ja i mój komitet wyborczy w kampanii wyborczej w roku ubiegłym, tego dotrzymaliśmy. Mianowicie obniżyliśmy podatek od środków transportowych. Więc tam, gdzie widzimy takie możliwości, gdzie wydaje nam się, że jest to ekonomiczne, bo wbrew pozorom obniżenie tego podatku wcale nie musi wpłynąć na to, że mniej wpłynie do budżetu gminy, bo być może będziemy mieć więcej chętnych na rejestrowanie u nas tych pojazdów, o których mówimy. To robimy, to się staramy robić. Staramy się tam, gdzie jest to możliwe, nie tylko nakładać te daniny, ale też jakąś ulgę niwelować. Pani burmistrz, powiedziała Pani na temat budżetu gminy, że do budżetu gminy wpłynie, wypłynie. Czy może Pani powiedzieć, to nie jest też tajemnicą, jaki jest budżet na rok 2020? Mogę powiedzieć. Ja nawet tutaj, żeby zachować pewną precyzję, wypisałam sobie te rzeczy, które tutaj, te dane, które tutaj Państwu chciałabym podać. Nasze wydatki, nasz budżet to około 51 milionów. Bardzo przyrósł, przyrasta rokrocznie. Myliłby się jednak ten. Ale ja, zanim Pani zacznie kontynuować, bo dlaczego ja zadałem takie pytanie? Bo wszystkie gminy borykają się z problemami szkolnictwa, edukacji. I w ślad za tym, ile w tej chwili gmina będzie musiała swoich pieniędzy wyłożyć na edukację? O ile to wzrosło na przykład do roku ubiegłego? To są horrendalne kwoty. No właśnie. Cała edukacja, cała, kosztuje nas około 15 milionów. Rocznie. Czyli już z tego budżetu, z tych 50 milionów, te 15 zabieramy. To są celowane pieniądze. Tak. Edukacja. Przy czym otrzymujemy mniej niż 8.
Na tę chwilę to się kształtuje 50 do 50. 50% dostajemy pieniędzy zewnętrznych, subwencji, natomiast tyleż samo musimy wyasygnować z własnej kieszeni. Rok do roku przyrosło to troszkę mniej niż milion. Czyli będziemy musieli włożyć w oświatę w tym roku kończącym się 7,5 miliona. Ze swojego budżetu. Tak. Czyli zamiast zrobić na przykład drogę, kanalizację na 416 i tak dalej, to wy musicie te pieniądze włożyć szkolnictwo. Tak. Czy jeszcze macie jakieś takie ukryte, powiedzmy, rzeczy, gdzie trzeba będzie to dofinansować? Z waszej przyczyny. Mamy. Tak, oczywiście mamy, ale jeśli pan redaktor pozwoli, ja muszę jeszcze do szkolnictwa wrócić. Muszę. Dlatego, że byłoby to, myślę, niedobre, gdybyśmy w tym momencie przerwali, że połowę dostajemy, a połowę my płacimy i że bardzo dużo płacimy i że z tego można byłoby zrobić drogi. Nie brzmiałoby to dobrze. Z mojej perspektywy, to, co się zadziało w oświacie, czyli to, że nauczyciele otrzymali podwyżkę, która poszła właściwie z kieszeni budżetu gminy, oczywiście, bo tutaj chodzi o te dodatki za wychowawstwo, to nie, sam ten fakt jest czymś, na co się długo czekało i on powinien zaistnieć. Na oświatę nie powinniśmy żałować. Chciałabym, żeby to wybrzmiało, bo to jest zgodne z tym, co ja, była nauczycielka, a w duszy ciągle myślę, tak powinno być, ale nie powinno być to tak, aby te wydatki były scedowane na samorządy. Dlatego, że samorządy tego po prostu nie wytrzymają. No i mi właśnie o to chodzi. To nie, że ja jestem przeciwnikiem tego, żeby nauczyciele dostali podwyżkę. Najbardziej nie wszyscy dostaną tą podwyżkę. Tylko to się dzieje kosztem gminy. Tak. Gmina nie dostaje tych pieniędzy, ale gmina musi te pieniądze wydać. Tak. Tak się to i tu jest właśnie problem, że te budżety gminy, które te pieniądze, które mogły być przeznaczone, to co powiedziałem, czy na drogi, czy na kanalizację, czy na jakieś inne inwestycje, one nie będą zrealizowane, nie będą zrobione, bo niestety to pieniądze pójdą na te podwyżki. Tak będzie. Tak będzie. Powiem. I tak jak żeśmy zaczęli rozmawiać, pani zadałem pytanie, pani powiedziała, że są jeszcze inne sprawy, do których też gmina będzie musiała dołożyć. Tak, są takie sprawy. Te obciążenia z powodu, zaraz o nich powiem, tak. Tylko nasunęła mi się taka ogólna refleksja. Te obciążenia, które w tej chwili rządzą wydatkowaniem pieniędzy gminnych, one spowodują, że wytrzymają to tylko najsilniejsi. Bo te duże budżety dużych gmin będą miały z czego uszczknąć. My to już robimy. Już przesuwamy, już zabieramy. Po to, żeby to, co musimy wypłacić, żeby to wypłacić. Ale przyjdzie taki moment, że to będzie moment, no, kiedy ta bariera gdzieś tam pęknie. Przyjdzie taki moment, kiedy nie będzie z czego zabrać, bo wszystko będzie wydatkiem bieżącym. I tego się najbardziej obawiam. Że przyjdzie moment, kiedy nie będziemy już ograniczać inwestycji, bo my ich nie będziemy w ogóle planować. No i wtedy ktoś powie, że burmistrz jest nieudolny. Tak, burmistrz nieudolny, skarbnik nieudolny, tak. Rada nie potrafi rządzić pieniędzmi. No trzeba zmienić burmistrza, rozwalili gminę i radę, no bo tak to wygląda. Z zewnątrz tak to wygląda. Z zewnątrz tak to może wyglądać, dlatego myślę, że o tym trzeba głośno mówić, dopóki jeszcze pewne rzeczy się nie wydarzyły. Że tutaj jakieś mechanizmy muszą zostać zmienione, bo tak to być nie może. Ale to pędzi z zawrotnym tempem. Pędzi, to prawda. Choć myślę, że no gdyby w pewnym momencie, jak najbliższym temu momentowi, w którym rozmawiamy, ktoś powiedział stop, no to może byśmy próbowali. Samorządy w Polsce są niesłychanie operatywne. Gdyby nam w tym momencie powiedziano, ta tendencja się kończy, to my byśmy próbowali dać sobie radę i my byśmy sobie dali radę, byleby to się już dalej nie posuwało, bo przyjdzie moment, kiedy po prostu... No ale to się będzie posuwać dalej, no bo już tutaj pani sama powiedziała, że w przyszłym roku znowuż najniższa krajowa choćby nawet też ma wzrosnąć, z czego wzrośnie? Z budżetu gminy, odczujemy, prawda? Tego skutki. No i to mówię, to się nie zatrzymuje, tylko to się w dalszym ciągu napędza. Ale ja wszedłem pani w słowo, pani jeszcze chciała coś tam od siebie dodać odnośnie tego budżetu. Tak, chciałam dodać, że 51 milionów, tak, to jest ta ogólna, ta pula, tak, z której wydaje się, że można brać i tak. Robić wiele potrzebnych rzeczy. Ale proszę posłuchać.
Na opiekę społeczną wydajemy ponad 35% i to nie jest na zasadzie widzimisię, tylko my musimy na określone zadania wydatkować te pieniądze. Prawie 32% to jest, jak już wspomniałam, oświata. Rolnictwo, drogi, gospodarka komunalna, mieszkaniowa, ochrona środowiska, 10% ponad. Kultura, sport, zdrowie, prawie 18%. Proszę Państwa, nam na wydatki, które najogólniej można nazwać inwestycjami, czyli na to, co de facto burmistrz i rada mają do dyspozycji, zostaje nieco ponad 4% całości. To jest około 2 milionów z małym okładem. No to ja szybko policzyłem, że to jest 4 z hakiem, a tutaj Pani ma dokładnie policzone, że to jest 2 216 708. I co to są za pieniądze dla gminy? Żadne. Żadne. Dlatego też poszukujemy możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych. No i tutaj właśnie też chciałem następne pytanie, jakie padnie, to padnie właśnie takie, czy w przyszłym roku, 2020, złożyliście już jakieś wnioski, czy macie jakieś programy, z których dostaniecie jakieś pieniądze, liczycie na to? Tak, w 2020 nie złożyliśmy, no, z przyczyn naturalnych, jeszcze nie mamy tego roku, ale złożyliśmy w 2019, no i liczymy na to, że one zaprocentują w tym właśnie 2020. Mówiłam o Funduszu Dróg Samorządowych, o tych pieniądzach, które już mamy przyznane, ale złożyliśmy jeszcze jeden wniosek z Funduszu Dróg Samorządowych i teraz wiemy już, że ten wniosek przeszedł to pierwsze sito, ono tutaj na poziomie województwa się finalizuje i dostał się na tę listę, która, o której już decyduje, tę ostateczną, o której już decyduje minister właściwy. Tutaj mamy też jedną drogę, którą chcielibyśmy z Funduszu Dróg Samorządowych zrobić. Jest to część remontu ulicy Traugutta w Kietrzu. I tutaj czekamy na, no, na rozstrzygnięcie. Tak. Złożyliśmy ze środków unijnych i też już wiemy, że te pieniądze będą. Będziemy robić 2 place zabaw, będziemy modernizować bibliotekę w Miejskim Domu Kultury i tutaj już mamy te pieniążki pewne. Mamy też pieniążki pewne na taki projekt również unijny z Euroregionu Silesia pozyskaliśmy i to jest projekt, który będzie wytyczał taką drogę rowerową z takimi atrakcjami w naszej jamie dla mieszkańców Kietrza. Miejsce znane. Widzę, że pan redaktor kiwa głową. Tak, jak najbardziej. Byłem tam niejednokrotnie, tak, tam i kilka powstać programów tam robiliśmy, realizowane. A będzie ładnie, bo tam ma powstać wiata, ma powstać miejsce na ognisko. To będą takie miejsca przystanku rowerów rozrzucone po całej gminie. Będzie ich, o ile pamiętam, 8. Czyli na to złożyliśmy, tu oczekujemy. Chciałam jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć. My weszliśmy także w roku 2019 w ten bardzo głośno tutaj chwalony, okrzyknięty czymś bardzo pozytywnym projekt reaktywacji linii autobusowych. Weszliśmy w to. Mieszkańcy podnosili, że bardzo brakuje im pewnej linii, która gdzieś tam w tak zwanym międzyczasie została zlikwidowana. No i pozyskaliśmy tutaj dofinansowanie. Ta linia funkcjonowała. Ona będzie funkcjonowała zresztą do końca grudnia. Ale teraz proszę posłuchać, jak wyglądają relacje tego, co otrzymaliśmy jako dofinansowanie, a co miała włożyć gmina. Na funkcjonowanie tej linii, w tym czasookresie, o którym mówię, my otrzymaliśmy nieco ponad 2000 zł, bo to tylko jedna linia, niezbyt długa, więc to są takie, tak, takiego rzędu pieniądze, ale musieliśmy włożyć prawie 6. I tu stawiam kropkę. Teraz jest, no właśnie, powiem Pani, że o tym projekcie, o którym Pani teraz wspomniała, to nie dalej jak sesja była wczoraj, czy wczoraj była sesja w powiecie, też któryś z radnych właśnie poruszył ten temat i właśnie gminę Kietrz dał jako przykład, no i że niby jest i nie ma i nie będzie, no bo okazuje się, że gmina więcej musi dopłacić, aniżeli otrzymuje. Ale będzie. Będzie, ponieważ rozmawialiśmy z PKS-em i tu ukłon w stronę pana prezesa Bednarskiego i wynegocjowaliśmy, wcale nie było to trudne, że ta linia w troszeczkę zmienionym kształcie, ona wróci i ona już nie będzie dofinansowywana przez gminę, tylko będzie że PKS ją, ją utrzyma. W ramach swojej, tak, działalności. Tak, w ramach swojej działalności ją utrzyma. Także będzie ten autobus, o który wnioskowali na przykład mieszkańcy Dzierżysławia. On będzie.
Także tu nam się udało. Wprawdzie nie z tego programu rządowego, ale w bardzo zbliżonym kształcie te linie utrzymujemy. Panie burmistrz, no wychodzi na to, że ta nasza dzisiejsza rozmowa to koniec roku, początek roku, tuż, tuż, ale to wszystko nie tak zabrzmiało optymistycznie, że kolorowo w tym 2020 roku to raczej nie będzie, bo jak pani ma tylko, ja przepraszam, że się uśmiecham, ale jak pani zostaje z tych 52 milionów 2,5 miliona złotych, to naprawdę nie wiadomo, co z tymi pieniędzmi zrobić. No. Naprawdę, naprawdę nie wiadomo. Bo jest, tak, tyle miejsc, które... Ja przepraszam, że tak przyrównam i jak niektórzy emeryci mówią, ci z tą najniższą, że za dużo, żeby umrzeć, za mało, żeby żyć. I tutaj gmina też, no, będzie pani miała dylemat i to straszny. Panie redaktorze, nie pociesza mnie fakt, że zdecydowana większość gmin jest w bardzo podobnej sytuacji. My tu nie jesteśmy żadnym wyjątkiem, ale tak jak mówię, nie pociesza mnie nieszczęście bardzo podobne do naszego innych. To, co zaplanowaliśmy sobie na przyszły rok, to jest trudny budżet, bo pomimo tych obostrzeń, o których powiedziałam, pomimo tych problemów, o których powiedziałam, my sobie jakieś inwestycje jednak zaplanowaliśmy. Jednak liczymy, no, czasem na to, że nam się poszczęści. Oczywiście nie ma szczęścia bez pracy, ale powiem o tej drodze, którą będziemy robić w Nowej Cerekwi. Tu już myśleliśmy, że nam się nie poszczęściło, bo najpierw zostaliśmy z tej głównej listy przesunięci na listę rezerwową i tu już mieliśmy obawy, to pewnie nie dostaniemy. Potem dostaliśmy, ale nie dofinansowanie, tak jak nam na początku sugerowano, 60%, tylko o wiele niższe, ale summa summarum okazało się, że są środki i dostaliśmy to obiecane 60%. Czyli oprócz tego wysiłku, który włożyli pracownicy w to, żeby ten wniosek stworzyć, trochę nam szczęście sprzyjało. Ale ja powiem pani, że no jest pani hazardzistką, bo to jest, pani burmistrz, no ostatni gwizdek i teraz musi się pani do końca tego roku z tej budowy rozliczyć. Ja trzymam kciuki i trzymam kciuki również za to, żeby nie daj Boże śnieg nie spadł, no bo wtedy będzie tragedia. Sprawdziliśmy prognozy pogody. Muszę panu powiedzieć, zaręczam, że sprawdziliśmy. Mamy układ z niebem, śnieg nie spadnie. Panie redaktorze, kto nie ryzykuje, nie pije szampana, to o tym wiemy. Tak. To po pierwsze. Po drugie, nie jest to do końca hazard. To naprawdę jest oparte na racjonalnych przesłankach. Jeśli nie oszacowalibyśmy, że damy radę, proszę mi wierzyć, nie zrobilibyśmy tego. Istnieje element ryzyka, ale nie ponad miarę. Nie, hazard nie. Hazard to nie jest moja domena. To musiało zostać zracjonalizowane. Proszę trzymać kciuki. Mamy nadzieję. Na pewno będę to robił i teraz, żeby już tak zakończyć troszeczkę świątecznie to nasze dzisiejsze spotkanie, to jakie są przedświąteczne plany? Nasze tutaj kietrzańskie przedświąteczne plany. Dziś mamy... 13 jest dzisiaj piątek, ale to jest szczęśliwy piątek, 13. Mimo wszystko. Tak, dziś mamy 13 dzień grudnia i dzisiaj zapraszamy naszych mieszkańców na godzinę 18. Będziemy odpalać rynek. My już tutaj świątecznie trochę zaistnieliśmy, bo na tych ulicach graniczących z rynkiem i nie tylko pojawiły się już te świąteczne iluminacje, ale rynek przez ostatnie dni był głuchy i prawie ciemny. Paliły się tylko te lampy, które mamy na rynku. Natomiast dzisiaj do godziny 18 będzie już naprawdę ciemno. Nic się na tym rynku nie zapali. Dopiero o 18 rozbłysną lampy, rozbłyśnie nowa iluminacja, którą zakupiliśmy i rozbłyśnie choinka. Czyli odpalimy rynek. Przy okazji będzie Młodzieżowa Rada Miejska. No właśnie, mówiliśmy o tym, co niezbyt miłe, ale przecież trzeba powiedzieć też o miłych rzeczach, że w Kietrzu reaktywowała się, tak, Młodzieżowa Rada Miejska i ta Młodzieżowa Rada Miejska była, tak, to prawda, to prawda. Dziękujemy za tę obecność i ta Młodzieżowa Rada Miejska dzisiaj, tylko to tak szeptem powiem, bo nikt nie będzie wiedział, że to Młodzieżowa Rada, bo to będą elfy i tym podobne stworki, będzie częstowała na rynku ciasteczkami, obiecał swoją obecność ksiądz i jego zespół wokalny, czyli trochę pośpiewał. Czyli będzie taki grudniowy festyn na rynku, wieszak. No, za dużo powiedziane festyn, ale takie spotkanie mieszkańców, tych, którzy zechcą do nas dołączyć. I za tydzień, ten weekend przedświąteczny, to będzie kietrzański jarmark świąteczny. Mieliśmy już w zeszłym roku taki surogat jarmarku, bo tak dopiero
próbowaliśmy wyczuć sytuację, czy to jest potrzebne, czy się podoba. Mam wrażenie, że się to podobało. To będzie na rynku. Mamy tutaj nasze stowarzyszenia, nasze szkoły, naszych sklepikarzy, handlowców, którzy zgłosili zainteresowani i oni się pojawią. Pojawią się z produktami takimi żywnościowymi, świątecznymi, pojawią się choinki, pojawią się ozdoby. No więc myślę, że tak będziemy w Kietrzu świętować. No a potem już święta. Ale to już myślę każdy swoim własnym gronie. Pani burmistrz, ja dziękuję bardzo Pani za to nasze dzisiejsze spotkanie. Korzystając z okazji, to chciałbym również pożyczyć Pani, jak całemu zespołowi również tutaj Urzędu Miejskiego, wszystkiego najlepszego, zdrowych, spokojnych, wesołych, radosnych i większych finansowo tego budżetu, no i szczęśliwego Nowego Roku przede wszystkim. Bardzo dziękuję, my również. I żeby się to wszystko ziściło, co Pani sobie wymarzyła. My również zaprzyjaźnionej Telewizji Pogranicza życzymy wszystkiego dobrego. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia.